Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Displima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Starfield. Ostatnio wylądowaliśmy na planecie, będziemy teraz szukać laboratorium. Jest ono tutaj w dole przed nami. Planeta wygląda naprawdę zacnie, naprawdę fajnie. Dobrze, no to lecimy szukać planety, znaczy szukać tego laboratorium. Wiem, że można mieć jakiś skaner i że można tutaj skanerem, że tak powiem, skanować różne tutaj stworzenia na różne stworzenia na tej planecie. I teraz my sobie sprawdzimy, czy my ten skaner mamy, czy jeszcze nie. Mamy 50% zbadane wyspy, znaczy planety, że tak powiem. Co my tu mamy? Jakiś ekwipuneczek i znajdźmy... Wybaczcie. Zobaczmy, czy jakieś skanery my mamy. Mamy przecinak. Mamy pistolecik i milstone, czyli na razie skanera nimum. Ok. Hełm górniczy, amunicja, wspomaganie. No spoko, na razie nie widzę. Zobaczymy, może ten skaner jakoś gdzieś później dostaniemy. No ale... Ok, akurat o skanerze mówię, a tu mi każe nacisnąć F i się skaner pojawia. Super. Czyli przytrzymujemy F to lampka, naciskamy F to jest skaner. Skanuj istoty, minerały i rośliny. Każdy przeskanowany unikalny element zwiększa procent zebranych danych badawczych danej planety. Dane zakończonych badań można sprzedawać za kredyty. Ok. Skanera odblokuje też kilka funkcji dodatkowych związanych z budową placówek z umiejętnościami społecznymi, takich jak dyplomacja i zastraszanie. Ok. Ej. Czyhacz. Odejdź ode mnie, czyhacz. Chciałem go zeskanować, a tutaj mi kurę wyciągnął jakąś broń. Dobra, jak się skanuje? Trzeba być bliżej, czy co? Czyhacz. Nie ruszaj się. Dobra, zeskanowany. Ała! Ała, czyhacz. Ja ci nic nie chciałem zrobić, panie. Za kurda wariat. Odejdź od nas, czyhaczu. Chciałem go tylko zeskanować, a on już taki agresywny jest, no. Weź, panie. Dobra, jakieś bukno z niego. No dobra, no ale co? Chciałem sobie poskanować. A on wykazał się agresją znaczną. Dobra, lecimy na tą placóweczkę. My tu coś możemy jeszcze skanować. Jakieś kamyczki albo coś. O coś tu możemy skanować, patrzcie. Żelazo możemy sobie zeskanować, dobra. Poczko, żelazo się przyda. Tu widzę, że w ogóle ślady jakieś się pojawiają, więc... Więc faktycznie, można skanować. Patrzcie, tu stoją, tutaj pokazują. Okej, tam coś jest i tutaj coś mamy jeszcze. Tu jest to srebro do zeskanowania. Dobra, i tu mamy do zeskanowania. Okej, to jest laboratorium, a tutaj... Pyłowy korzeń. Zeskanowany. No dobra. Tylko, że tak mówię, trzeba kilka pewnie takich rzeczy zeskanować, żeby to się aktywowało bardziej. To nie jest tak, że jedną rzecz zeskanujemy. Pewnie kilka. Mieliśmy jeszcze. No dobra, warto skanować. Dobra, żelazo tu już mam poskanowane troszkę. Dobra. Może spróbujemy też karabinek, jak on wygląda. Dobrze, to coś może być niebezpiecznego dla nas, mówią, tak? Sprawdźmy, czy tutaj coś jest do pozbierania z zewnątrz, wiecie? Bo tu mamy niby skafander, ale... Chęcią ja bym coś pozbierał. Popatrzył, czy tu na tej placówce badawczej możemy pozbierać. O, patrzcie, taśma, szpula drutu. No, to się przyda wszystko. Zawór. Klucz do rur. To wszystko nam się przyda. Na pewno nam się to przyda. I co my tu jeszcze mamy? Wkrętarkę darową. No, bardzo fajnie. Troszkę żeśmy zabrali. Nie wiem, jak będzie tutaj z kradzieżą w tej grze. Czy jest takie coś, czy istnieje takie coś jak kradzież? Mam nadzieję, że nie. Że będziemy mogli sobie zabierać, ale życie to pewnie tak. Dobra, come on.
apteczunka by nam się przydała. No właśnie, bo mam trochę mało zdrowia mamy. Weźmy się uleczmy przy okazji. I wchodzimy. Okej. Okay. Doberek. United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Okej. Okay. No środek był. Kiepscy ludzie, kiepskie żarty, weź. Dobrze, przeczytajmy sobie żarty. Czemu kura przeszła przez drogę? Co to jest kura? Dziwne. Okej. Okay. Puk, puk, kto tam? Księżyc? Jaki księżyc taki? Na którym jest dużo księży. Dobry żarcik. Najemnik Eplik mówi do kobiety, zatrudnij mnie, żebym cię zabił. A ja zawsze wykonuję zlecenia. Na to kobieta, synku. A nie możemy o tym porozmawiać? Nieźle. Jak zadbać o suspens wśród idiotów? Jak ściągnąć z drzewa wieśniaka? Z kolektywu Wolnych Gwiazd, pomachaj mu. Druga część kiepskich ludzi, żartów. To kontynuacja. Fajne, fajne żarciki. Gry planszowe. O, patrzcie, Solaris Frontier gra planszowa. Patrz, 140 aż wartość, ale to planszóweczki to. Jak najbardziej. Pieskowy ogród, tego może nam... 55 wartość. Nie no, zbierajmy. Ciekawe, czy mamy jakiś udźwig w ogóle. Z chęcią zobaczył, czy my mamy... A mamy masę, dobra. 59 na 100. Dobra, to musimy się na to też zwracać uwagę. Ale na razie można wszystko zbierać, nie? Póki. Lodówka. To mam w lodówce, w krętach, tak? O, patrzcie, to wszystko co powyżej 50 wartość, to będziemy brać, nie? No i naboje, no bo naboje są na wagę złota w takich grach. Butelki po 50 wartość, no to trzeba brać. Dobra, szafenia. Puste opakowanie nie warte, notatki. Nie warte, młotek 35, nie warte, termos, kostka nie warte. Na razie. Znaczy, pewnie na początku się opłaca wszystko zbierać. O, jakieś ubranie znaleźliśmy. Bo mi się wydawało. No coś mamy faktycznie. Mamy niebieski. Krzykliwe skórzane, kombinezon, argos i górniczy. Ej, dobra, załóżmy. Ten ma fizyczne 15, 5 i M15, czyli najlepiej wychodzi ten, okej. Okay. 5 do zdrowia i tlenu. A ten miał 5 do zdrowia i tlenu też. No i troszkę mniejszą masę miał. No dobra, no to ten górniczy strój się okazuje najlepszy na razie. Dobra, je. Lampeńka, żebyśmy widzieli. Można coś skanować skanerem? Patrzcie, można. A nie, można zebrać tylko. Okej, okay, czyli tu nie można. Skaner nam pokazuje przedmioty do zebrania. No dobra. Tak. Tak też może być. Kubek do kawy, dobra, 55 to biorę. Chodź ty. Chodź ty, ja bym cię zeskanował najpierw, czekaj. Chodź się, zeskanuj, Marian. Skanował się? Chyba tak. No. Wariat mi wyleciał jakiś. Co my tu mamy? Jakąś kosteczkę. Są jacyś bandyci? O, nawet mi nie gadaj. Żeś ty search protocol. Workplace safety is everyone's job. Dobra, to bezpieczeństwo w pracy przede wszystkim. Pamiętajcie. Uuu, skrzynka 195 wartość. O, panie, ale będziemy bogaci. Moje życie, chunks po chunksie. No, no, no. Byłem bardzo młody, miałem ledwie 7 lat, kiedy podjąłem, że ludzie to zwierzęta. Co prawda inteligentne, lecz nadal zwierzęta. Daj nam jedzenie, a zjemy. Ma dobrze smakować i zaspokoić głód. Te dwie rzeczy są najważniejsze i jasne. Niektórzy chcą, by ich jedzenie było zdrowe. Jak zalecają eksperci. Niektórzy też wolą, by było ładne, ale większość chce po prostu wsadzić coś do buzi. I stąd właśnie zrodził się we mnie pomysł na chunksy. No okej, okay, czyli chunksy to są takie, zakładam, te, jak to się mówi, małe kawałeczki do spożycia. Dobrze, dobrze, dobrze. Popatrzmy, co my tu mamy jeszcze. Tu 35, 50, coś tam było, ale... 50, dobra, cylinderek możemy wziąć.
strasznie dużo tutaj jest przeszukiwania. Ja ogólnie te odcineczki tak pewnie będą wyglądać, że będziemy sobie chodzić i przeszukiwać. Prawdopodobnie jakiś live'ik też z tego zrobimy, żeby było, wiecie, odcinki live'ik. Okej. Co my w ogóle tutaj mamy zrobić? Szkoda, że tu nie ma jakoś zadania pokazanego. Zajmij się kapitanem karmazynowej floty. Chyba to, dobra. Oki. Tak. Paduwa. Ciepłolubcu. Można go zeskanować, jak nie żyje? Można, okej. Okay. Spoko. Dobra, dobra. Jak nie żyje i można go zeskanować, to jest też okej. Okay. Ale już go wcześniej zeskanowaliśmy. O! Trupek. Naukowiec. Patrz te notatniki. W tej notatniku nic nie będzie. O, pojemny Eon. Coś dostaliśmy. Pistolecik z rzadki przedmiot. Okej, chyba to był pistolet. Zaraz to zobaczymy, bo coś rzadkiego dostaliśmy. Możesz, wariat. No tak, dostaliśmy pistolet. Patrzcie, tu mamy zwykły Eon, a tu mamy pojemnościowy. Zwiększony magazynek, podwaja. Okej, ten ma... ten ma 77, 12, 71. Tak, a ten ma 24. Dwa razy większy magazynek ma. No okej, no to sobie go przypiszemy do ulubionych. Dobra. Weźmy pistolecik. No, 24 amunicji, to się chwali. Paski medyczne, to mnie nie interesuje. Ren. Tutaj nie sądziłem, że znajdziemy lepszy pistolet. Znaczy lepszy, większy magazynek po prostu, nie? O, jakiś pirat jest. Jeszcze pirata. A to niedobrze. Będziemy się strzelać. Jednak piraty tutaj przyszły. Apteczka i bandaże. Pojemniczki. Lecz ten nasz będzie też miał protokół atakowania. Jest to woda gazowana, 75 wartość. Dobra, daję. Dobra, są. One ta są. Jest czysta woda dla nas jeszcze? Pakiet do picia, piwko. O, piwerko. Dzień dobry, piwerko. Coś dla nas. Może byśmy sobie golnęli, piwerko. Co wy na to? Weźmy sobie golnijmy, piwerko. Gdzie my tu mamy nasze piwerko? W różnych? Nie w różnych. Amunicja, wyposażenie. Nie, wspomaganie. O, to tu może być. Woda gazowana. Pakiet do picia, piwko. O, patrzcie, piwko ze słomką. Przez słomkę piwko będziemy sobie pić. Ono nam daje standardowe opakowanie piwa. Advanced Nutrition. Właśnie drogie, 155. Odporność na obrażenia. Przez 3 minuty? O kurde, 40 odporności. To piwerko dobre. Minus 10 do regeneracji tlenu. Dobra, pijmy to. Dziena. Drink. Drink well. Ole się nawaliliśmy. Siema. Myśmy mamy odporność na obrażenia teraz, panie pirat. Ty strzelasz, czy nie strzelasz, panie? Masz za mało zdrowia. Tu aż tak mi klepnęli? Nie, no jeszcze połowa zdrowia, przestań. Dużo zabierają, powiem wam, nie? Główkę dostał. Dobra, sprawdźmy ten drugi. Dobra, je. Staram się unikać, dobra. Szkoda, że nie działa pod tym. Dobra, uleczymy się. Nie wiem, ile tych apteczek mamy, ale mam nadzieję, że jeszcze ich sporo. Na razie nie czuję obrażeń, które dostaję, wiecie? To mnie troszkę martwi. Dobra, pokaż, co ty miałeś, topór ratowniczy.
Nie wiem, czy się opłaca niektóre rzeczy zbierać, wiecie? No tu mamy broń. Ale 1400 ta broń, no wiecie, no to się opłaca taką. Jeszcze jeden, trzech ich było. Kraken, co to jest Kraken, panie? Co to był Kraken? I jeszcze jakąś chyba nową broń mieliśmy. Tak, mamy Krakena, czyli takie mniejsze Uzi. Ono mniej zabiera, ale jakby szybciej strzela. No dobra, no to zostawimy sobie na razie Krakena bez tego. I jeszcze mamy tutaj Grendela. Okej, Grendel też jest. Czyli mamy Milstorma i Grendelka i Krakenka. No ten Grendel lepszy od Krakena, to widać. Od razu widać, bo celność ma lepszą i masa większa. No, ale to spoko. Wiecie co, moglibyśmy sobie go przypisać. Moglibyśmy sobie go przypisać pod czwóreczkę i zaraz sobie popatrzymy wszystko. No, taki spokojniejszy, fajniejszy. Może być lepszy. Ej, 75 kredytów mi zabrało. Automacie, oddaj, ale oddaj mi moją puszkę, automat. Gdzie jest? Masakra, ile ja mam pieniędzy? Halo, ile ja mam tych... pieniędzy. Mam tu jakieś kredyty? Można gdzieś popatrzeć kredyt? Halo? Tak, 1000, dobra, 1029. To dużo mi zabrało, 75. Ej. To okrutnie. Dobra, sprawdźmy kibelek. W kibelku nieraz fajne rzeczy. O, mleczko. Ktoś pił mleko w kibelku i książeczka jakaś. Lub pika. Okej. Dobra, ja nie będę czytał tego wszystkiego. Wiecie, to szkoda czasu na antenowego na czytanie, także jak ktoś chce sobie przeczytać, to proszę sobie zatrzymać i sobie przeczytać. Dobra, odejdź. Powinno być przenikanie w niektórych miejscach ludzi, wiecie, i potworów, bo nie zawsze oni są tacy sympatyczni. Też nie mamy tu jakichś map, wiecie? To by też było fajnie. Jakaś jedzonka, miska. Asystent biurowy. O, 195 aż warty. To ja biorę, patrzcie. Myślę, że nawet to, co jest 50 warte, to tak nawet za mało według mnie. To powinienem chyba brać od 200 nawet. Łóżeczko, można spać w łóżku. Ciekawe, czy coś tu daje. Regenerację jakąś albo coś. Biały Red Harvester i winogronka. No dobra, weźmiemy sobie. Szkoda, że nie ma opisów. Jakiś safe łatwy. Okej, możemy sobie otworzyć safe. Dobra, w celu otworzenia zamka wypełnij wszystkie otwory w każdej z warstw zabezpieczeń. Wybierz klucz, a następnie obracaj go, dopóki nie zrówna się z przerwami w warstwie zabezpieczeń. Wysuń klucz, by zapewnić. No dobra. Ale to ja mam sobie wybrać tu klucz i co? I go przestawiać, tak? Czyli dwa mniejsze. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy. Okej, to tak wygląda, że to będzie ten, prawda? Ale nie jestem pewny, bo to tak o. No dobra. Jeden się chyba udało. Chyba, nie wiem, serio, nie wiem. No to tu mam dwie dziurki teraz. Bez sensu. No niby to, no zaraz zobaczymy. Łóż klucz. Nie można, patrzcie, no ale nie mam takiego klucza. A, bez sensu. Już nie mam takiego klucza. By się to zrównało, ale to nie. A, bez sensu. Nie mam klucza pewnie i dlatego. Nie wychodzi. Dziwnie to działa, powiem wam. Nie mogę ani automatycznie, ani to. A, może... Nie, no nie mogę, patrzeć, bo tu jedno jest, także tu klucza nie włożę. Tam włożyłem i co, i nie zaskoczyło? To dwa razy trzeba było.
No dobra, nieważne. Wychodzimy stąd. Coś jakoś tak średnio, powiem wam. Średnio, nawet nie potrafię tego otwierać. No dobra, ile wartość? 140. Będziemy musieli jakieś to opanować, jak to działa, na jakiej zasadzie, bo wydawało mi się, że wcześniej kluczem trafiłem. A, tu dupa. Tam jest pirat, mi się wydaje. Możliwe. Ładnie tutaj w ogóle. Fajne, fajne miejsca mieli, fajnie sobie się bawili. Tu mamy ciekawego, za 105. Tanksy zapakowane. O, za 240. Czy tak będziemy sprzedawać za tyle? Gry planszowe są naprawdę warte. Warte zebrania. O, 75, dawaj, kurde. Nie wiem, to wypadałoby normalnie, wiecie, wszystko brać, a później dopiero wertować, nie? Sobie co to jest, bo tak chodzić i tak sprawdzać. O dobrze, Eon. Pistolet jest spoko, bo pistolet ma dużą wartość i wtedy moglibyśmy sobie, wiecie, mamy bandaże jeszcze, i moglibyśmy sobie wtedy sprzedać za fajne pieniążki takie pistoleciki, nie? Nowe. Bardziej, że pewnie trzeba będzie nam pieniążków na jakiś statek kosmiczny. Do strzelby, tu mamy opakowanie chunksów. Też pamiętajmy, że leczenie mnie, znaczy, że jedzenie mniej mi daje, nie? Dobra, nie mamy tutaj amunicji, pomagacza. Czy my mamy jakieś, kurde, jabłko, winogrona? Przywraca jeden zdrowia. No dobra, zjedzmy. Super. Przywraca dwa punkty zdrowia, regeneracja. No dobra, wiśniowe, wypijmy tą wiśniówkę. Dobra, tak słabo nam tego zdrowia przywróciło, no ale cóż. Kurde, ale wariat. Czylaj! O, ty się nie bijesz. Robot, czy ja mam wszystko wykonywać za ciebie? Opie. Ja mam wszystko za ciebie wykonywać. Dwóch zginęło? Bo nie widziałem. Sushi, skafander, taktyczny piratów. O, dobra, spoko. No, w końcu zaczął się chyba chłopak. Patrzcie, nie trafiłem tego piracioka. Całkiem sympatyczna jest ta broń. No dobra, siema piraty. Co to za but? Jeszcze coś łazi? A, tam u góry gdzieś. O, żeż ty piracie. No, trochę średnio, bo wiecie, bo nie ma nikogo do pomocy, nie? O, amunicji nie ma. Co ty nie atakujesz? Halo, czy tobie można jakieś włączyć agresję? O, żeż ty! Prawie, żebym się zabił. Muszę się uleczyć w takim razie. Odejdź! Dobra, czapeczka. No wezmę jeszcze tą broń, bo nie wiem ile udźwigu mam i jak to tam się będzie plasować. Strasznie dużo piratów tutaj. Chciałem z tego jeszcze coś pozbierać. To? O, pasta lecznicza. Dobra, to się chwali. Właśnie może takie pasty lepsze będą niż apteczki od razu tracić, nie? Może apteczki są bardziej na wagę złota. Dawaj, pirat. Czemu on się nie bije? Ale on jest...
No dobra. Pokonaliśmy. 72 kredyty miał w sobie. No, to fajnie. O, książeczka kolejna, a nie. Woda gazowana. Dobra, dostaliśmy poziom. Pod P można poziomek sobie dodawać. Mamy tak, fizyczne zdolności, społeczne, bojowe, naukowe i techniczne. Okej, okay, mamy jeden punkt, czyli który punkt byśmy sobie mogli dodać. Na bojowych, co my mamy? Balistykę. Balistykę mamy, prawda? Dalej mamy pojedynki. Broń do walki wręcz zadaje 25% więcej obrażeń. Odnosi... Dobra, to dobra walki wręcz, to nie bardzo dla nas. Broń laserowa zadaje 10% więcej obrażeń. Certyfikat broni ciężkiej. To zablokowane. Ok, czyli tylko ten pierwszy poziom możemy sobie aktywować. A więcej życia albo coś? Atak bez broni zadaje 25% obrażeń. Twoja rezerwa tlenu są 10% wyższe. Zwiększa udźwig o 10 kg. O, to jest spoko. Albo maksymalne zdrowie o 10 kg. To ja bym sobie to zdrowie wziął może. Weźmy sobie zdrowionko. Dobra, fajnie. Czyli musimy sobie dawać bojowe, fizyczne i zobaczymy może któreś z technicznych jeszcze, bo tu mamy plecaki odrzutowe. No dobra, niech tak będzie. Troszkę więcej zdrowia zawsze się przyda. Bo chyba na dole już pozwiedzane miałem, się wydaje. Szkoda tylko, że ten wariat nie chce atakować. O, skrzynia na broń, a w środku? A, Equinox. Equinox może być dobry. Teraz sprawdzimy sobie tego. O, mikroskop za 240. To biorę, mikroskop biorę. No i co my tu jeszcze mamy? Kolejny mikroskop. Weźmy te mikroskopy, kurde, to tam drogie. Multi jabłko i jogurt też weźmiemy. Dobra, sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie ten Equinox. 13 energetycznych obrażeń. O panie, no to strasznie dużo. Patrząc, że nasza najlepsza broń 4 zabiera, no to Equinox zabiera ostro dużo. Dobrze, dobrze, dajmy sobie do ulubionych. Na razie pochodzimy wszystkim, bo ja na razie nie wiem, co jest dobre, co nie. Skafander mamy tylko górniczy i skafander pi tego. No dobra, bo on tak, daje nam lotne i radiacyjne więcej obrażeń i termicznych mniej. A ten nam dodaje jakby termiczne żrące i byśmy wyglądali na czerwono, tak pirat. Dobra, nasz lepszy, z tego co widzę. Okej. Okay. Teczek mamy 6. Bandaży mamy 2. Leczenie, kontuzje, szarpane rany, kłute. A apteczka leczy zdrowie. Przywraca 2 zdrowia, biały Red Harvest. No to moglibyśmy sobie takie zjeść. Chunksy też 4 zdrowia przywracają. Takie nawet powiem wam spoko. Mleczko, 2 zdrowia. No to może mleczko byśmy sobie drinknęli. Dobra. Alright. Piąteczka. Piąteczka, tak? Pod piąteczką. No, zaraz zobaczymy, jak to działa. Czy to jest w ogóle energetyczny strzał, czy to jest coś większego, cięższego? 300 kredytów miał. O, żeż wariat. Dobry jest. Dobra, popatrzmy, co my tu mamy. Skrzyneczki, skrzyneczki. Nic tutaj nie ma na tej placówce. I co? I tu tyle? Nie, tu jest przejście. Dobra. Nikt się nie prześliźnie? Ja się prześliznę, spoko, oko. Bez paniki. Szkoda mi tylko, że ten mój ziomuś nie chce atakować. Ciekawe, czy jest jakiś moment, gdzie można mu włączyć agro, czy... Ramka cyfrowa. No taka droga, 195 nawet. Ja, czy w ogóle ktoś to będzie chciał wszystko kupić, nie? Też zależy. Halo? Doberek, jest tu ktoś? Na radarze nie widzę nikogo. Dobrze, co my tu mamy? O, ekstraktor 320 molekularny. No to takie medyczne rzeczy laboratoryjne to bardzo dużo kosztują, wiecie. Warto je zbierać. Ty, panie, mógłbyś się z nami czymś wymienić? Masz coś? Wymienimy się sprzętem? Może masz coś dla nas? Nie masz kategorii, nic, weź ekwipunek. No dobra.
Myślałem, że coś dla nas będzie miał, ale... Ale nie ma. Niestety. Dobra, piąteczka. Broń musi być wyciągnięta. Nadal nic nie ma. Fajnie, fajnie zrobiona w ogóle jest ta placówka. Podoba mi się. Dobra, śrubokręty nas nie interesują. Najbardziej by nas interesowało, jakbyśmy znaleźli coś fajnego, coś drugiego, nie? Bo takie rzeczy po 5, po 6 to tak nas średnio interesują, nie? Już mnie zwęszyli z góry. No dobra, szybko mnie zobaczyli, powiem wam. Dobra, weź jeszcze ten jeden mikroskop. Gdzie jesteś? Dawaj, dawaj, no. Zabijesz go? On sam stwierdził, że chce zginąć. Nie taka zła ta broń, powiem wam. Dosyć duży damage. Trochę wolna, ale damage jest duży. Miejskie ubranie z Neo City znaleźliśmy. O, spoczko, to sobie założymy. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądać, to miejskie ubranie. Tu jesteście. Właśnie muszę chyba włączyć obrażenia, które im zadaję, bo na razie... Gdzie jesteś, chłopie? Gdzieś uciekł? Ten mój robot łazi cały czas we mnie, powiem wam, no... Dobra, jeszcze jeden gdzieś jest. Dobra, chyba zginął. Zwykłe ciuchy kosmicznego tirowca. Możemy sobie zostać tirowcem. Dobra, broń od nich pozbieram, bo może się sprzedać za fajną kasę. Jaki ja mam udźwig? Chciałbym zobaczyć jeszcze tylko. O, już prawie pod korek jestem. No to dobra, to już muszę uważać. Zbieram. Bo dałoby się sprzedać jeszcze parę rzeczy. No dobra, tu mnie nie zauważyli, zauważyli. Tu nic nie ma. Szkoda, bo robocik z ty, jakbyś umiał się bić, to by było lepiej. O, kredytów i... Cyfrychy 2, okej. Okay. Enchak 2 po 2, okej. Okay. Dobra, to jakiś chyba. Na kawę i my mamy komputer. Dobra, pokaż mi komputer starły. Pokaż Terra Morfa, co to jest, okej. Okay. Dzięki Marine ZK mamy drugi fragment układanki. To dorosły drapieżnik Alfa, okej. Okay. Zadań wynika, że pierwszy kontakt z tym gatunkiem nawiązała grupa archeologów prawie 100 lat temu. Chyba na jakimś odległym księżycu. Okej, dobra. Dzisiejsza instalacja Niku. Starszy ksenobiolog. Dzisiejszy teromorf otrzymał Nik. Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, możemy przypuszczać, że stan odrzucenia potwora potrwa około 15 minut. Lepiej dobrze je wykorzystajmy. Alright. Zobacz pulpit. I tu nic więcej nie możemy zrobić. No dobra. Tu mamy coś fajniejszego. Tu mamy kredysk. Ok, może jakieś kredyty w środku. 159 kredytów było. Ok. It's loose. The Terramorph is loose. We can't stop it. When we tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Broke through its containment chamber like it was made out of paper. It killed Michelson, Cobb and Sumatri in all of one minute. I'm not even sure where it is now. It took off deeper into the facility. A security detail went in after it, but good friggin' luck. When I know it's safe, I'm going to make a run for the comm relay. Try to call in the cavalry. This is Hayden Wynn, lead xenobiologist. Wishing he had gone to dentist school like his parents wanted. Dobry chłopak. Uciekł im jakiś ten, jakiś ksenomorf im uciekł, więc musimy się mieć na baczności. Bo nie wiadomo, co nam tutaj wyleci. Ej, górniczy hełm tu jest, patrzcie.
Biorę. Już pewnie już taki mam. Skrzynka z amunicją. Dobra, zróbmy to teraz tak jak należy. No, patrzcie, no to... No to na to nie wygląda, na to też nie wygląda. Tak dziwnie wam powiem, te cyfrychy tutaj działają. Rozpocznij to na E, ale no bo... Wypadałoby, żeby to weszło, to co mamy, prawda? No ale ewidentnie to, no nie warto chcę. A że to po prostu, bo mi się wydaje, że możemy ustawiać po prostu tak jak mamy, patrzcie, dwa i tu są dwa i wejdą dwa kluczyki, nie? No dobra, no to E rozpocznij, pyk. Okej, i teraz muszę znaleźć taki, który tu będzie pasował i pyk, no dobra. No i teraz muszę znaleźć te dwa, co tu będą pasować, tak? I te dwa będą tu pasować, a tamten może pasować tam, no dobra. I ten powinien pasować w tą stronę. Okej, czyli to tak działa. Czyli troszkę jednak jest na myślenie. Dobra. Okej, dobra. Amunicja była. Okej, udało nam się otworzyć skrzyneczkę. Jak zły wybierzemy, to później już nie damy rady otworzyć. Musimy od razu myśleć nad kolejnymi krokami. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten skafander, ten hełm. Górniczy kosmiczny hełm, a to dwa razy to samo mamy. Dobra, czyli nic nie sta... Nadal ten sam mieliśmy. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property rights. No dobra, możemy tutaj co? Możemy tutaj ten safe otworzyć. Rychy miał i argon, to sobie byśmy wzięli i tutaj mamy tkankę odżywczą i tak samo cielęcinka do jedzonka. Dobra, tablica awaryjna doktora, dobra. U nas już nie żyjemy. Chyba doktor nie dał rady, doktor Bin. Trudno, panie doktorze. Łatwy save. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może coś tam jest ciekawego. Mamy 4, także musimy myśleć nad tym, co będziemy teraz używać. Jak użyjemy tego... no musimy użyć coś, co ma 3. I musielibyśmy tego użyć i później też coś, co ma 3, tak? Później by nam się udało z tego użyć pewnie. Dobra, czyli używamy. Rozpocznij bach. I rozpocznij bach. Dobra. I teraz używamy coś, co ma na 2. Okej, a później na 2 tu, dobra. No to pak i pak. Dobra, otworzone. Apteczonka była. Te frychy też były. No i super, no i krytów dużo. Fajnie, fajnie. Dobra, nauczyliśmy się troszkę otwierać te skrzyneczki. Także to mi się podoba. Nie jedziemy wyżej. Alright, weszliśmy wyżej piętereczko. O, pojemność trener. To jakiś ten. Stolecik, okej, okay, fajnie. Pocisk do strzelby, cyfrychy, panel adaptatywny. Weźmy nikiel i włókno też sobie weźmiemy. Jesteśmy troszkę obciążeni, więc pasowałoby coś zjeść. Może? Może jak zjemy. Zobaczymy ile tutaj wagę, jaką to ma. Coś, co ma dużą wagę, by takie do jedzenia ramen, o to moglibyśmy sobie zjeść, ramenik. Do jedzenia sushi, też byśmy mogli sobie zjeść, to kilogram zaoszczędzimy. Oj, coś zjadłem jeszcze, lewe i prawe myszki zjada. Panel, to co? A to ten panel wyrzućmy, patrzcie, pospolity prefabrykat, przedmiot, to możemy, jako komponent rzemieślniczy, nie, no to sobie wyrzucimy na razie. Upuść, panie, to za ciężkie dla nas. I zawór reaktywny, to też sobie na razie upuścimy. To są za ciężkie rzeczy dla nas, ale jeszcze 2 kilo, okej. Okay. Jeszcze 2 kilo, to może byśmy wyrzucili faktycznie coś. Dostaliśmy... O, strzelba? O dobra, strzelbę dostaliśmy, no to nie, no to strzelbę to ja bardzo chętnie przygarnę. Dobra, weźmy sobie za szóteczkę na razie, strzelbę bardzo chętnie przygarnę, ale coś byśmy musieli wyrzucić, jednego eonka byśmy sobie wyrzucili.
dobra. No chociaż te, wiecie, pistolety są dosyć warte. I nie mają wagi chyba, bo wyrzuciłem, ale mi ta waga nie zniknęła akurat. No dziwne. Dobra, wyrzućmy całkiem, nie? Chociaż poda mi troszkę, bo dobrą kasę za niej mamy. Dobra, wyrzućmy całkiem to, R upuśćmy i zobaczmy ile masy. No, kilogram tylko się zmniejszyło, a on 2 kilo ważył. Coś dziwnego. Dobra, weźmy jeszcze coś, może tu trzeba wyrzucić, wiecie. Zjedzmy, przywraca 2 zdrowia, transfer generacji, no dobra. I cielęcinki trochę i dobra, jest ok, mamy 135 na 135. No dobra, jest ok. Apteczka i serce plus byśmy to sobie wzięli, bo to się przyda, a PM nie trzeba. Dobra, apteczka, jest gitara. Ole ich tutaj jest, ole wariatów. You gotta be kidding me. The Frontier has a new captain. You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold dead hands? Jestem z Konstelacji, musicie zaprzestać atakowania naszego statku. Skłam, właśnie tak, Barret nie żyje, więc każ swoim kumplom piratom się uspokoić, zaatakuj. A, przeszło tamto, ej, nie mogę. Ej, dlaczego tak? A nie, jest, dobra. Zaatakuj, dość gadaniny, ten i tutaj jaki macie problem z Barretem. Dobra, skłamy, że Barret nie żyje. I tak dalej. O. About the frontier. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays. The loot from 100 planets. That statement is partially correct. The frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barret programmed that robot to say. We're taking that ship. Oj, chyba nie, panie. Perswaduj, nie mam statku żadnego skarbu. Zaatakuj, dobra. Giń. Dobra, jednego z głowy, jednego z bani. Nie wiem, ilu ich tu przyjdzie, nie? Przyleci, bo widzę, że jacyś nowi piraci się tutaj... Co, nie mamy gdzie się schować, to jest ten problem. Musimy zejść niżej. Ładuj. Dobra. Wylbunka. Zginął, bo nie widziałem go. Ładuj. Dobra, nara. Ładuj. A to 4 ma kulki. Okej, okay, ja myślałem, że 2 tylko. Całkiem przystępna jest ta strzelba, powiem wam. Przez takie odległości mnie strzelają. Nie no, strasznie daleko są. Takie odległości to ciężko ich zabić. No dobra. Szukajmy kapitanka. Co on ma? Ablasyjny kosmiczny hełm. O, fajnie. Cyfrychy miał też. Dobra, ale jesteśmy trochę przeciążeni chyba już. Robot, weź odejdź, bo łazisz we mnie cały czas włazisz. To jest jakaś masakra. Fander szturmowy pirota i ten, dobra. Cały czas we mnie włazi, nie? No to jest... Hardcore, co on robi. Tylko podróż na twój statek, naciśnij, by otworzyć Fander, dobra. Dobra, czy my możemy sobie wyjść po prostu z tej placóweczki? Tak, nie bardzo. Bo pewnie tutaj musimy, wiecie, zejścia nie ma z dachu.
No dobra, dobra, weźmy sobie ten. No nie ma zejścia z dachu, musielibyśmy wracać z całą placóweczką. Poszukaj na mapie ikony swojego statku i tutaj wtedy szybka podróż, tak? To dużo dźwigasz. To taka szybka podróż, kutwa. Że za dużo dźwigamy. Zaraz to, kurde, załatwimy tych piratów. Musimy tutaj się przepakować, przegrupować. Ile my mamy tego? 141, o masak. To tak nie fajnie, bo mamy te dwie bronie. Tutaj on nam na pewno dał... On nam na pewno dał jakiś skafanderek taktyczny. Może bym wyrzucić 7000, jest warto, nie bardzo. Hełm mamy nowy. O, hełmik mamy fajny. 22 energetycznego, 30. I my mamy więcej ochrony fizycznej, a tu więcej energetycznej. Ablacyjny zmniejsza odnoszone obrażenia energetyczne. Okej. Okay. Tak średnio wam powiem. Powiem wam, że ten mój lepszy jest. No, i to dużo jest mój lepszy. A ze strojów? Ile te stroje ważą? 1 kg, okej. Okay. O, czapuńka. Dobra, to ciekawe, co moglibyśmy sobie wyrzucić. W różnych może. Może z różnych byśmy coś wyrzucili. Może jajosławy wyrzucimy, co wy na to? Musimy wyrzucić paręnaście kilo i co? Moduł też wyrzucimy. Poda mi tych planszówek, to te klucze ciężkie były. Okej. Okay. Mikroskopy są ciężkie. 2 kilo za mikroskop, nie? No to tego też wyrzucimy. Skrzynkę na ziemię też. W ogóle nie wiem, po co mi takie jakieś sukulenty. Kule. Bo wyrzucam, bo to jakieś nie bardzo. Puste opakowanie po czankcie też mi nie jest potrzebne. Dobra, 130. No i elegancko. Elegancito. Dobra, gdzie my tutaj mamy nasz stateczek? Tak, szybka podróż. Dobrze, będziemy tak też szybką podróżą też możemy to załatwić. Szybkie podróże bezpośrednio z menu misji można robić. Tabulator, misja i tam szybka podróż to też, ale to pewnie traci się jakby tą fajną rzecz w tej grze. No dobra, mamy gdzieś tam polecieć, ale to sobie już zrobimy na kolejnym odcineczku, także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało troszeczkę akcji. Tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu i cześć, cześć.